Cześć, na naszynek wjechał właśnie Xiaomi Mi11. No to popatrzmy sobie na niego przez chwilkę. Xiaomi umożliwiło nam zapoznanie się z Mi11 na kilka dni przed polską premierą, choć światowa miała miejsce na początku lutego, a tak naprawdę telefon znany jest od końcówki ubiegłego roku, kiedy to został zaprezentowany w Chinach. Mieliśmy okazję popcować z telefonem przez nieco ponad godzinę, więc to trochę za mało, by publikować już jego recenzję czy nawet jakieś szersze pierwsze wrażenia. Ale takie pierwsze pierwsze wrażenia już mamy i proponuję zacząć je od wizyty w opakowaniu, gdzie o dziwo jednak znajdziemy ładowarkę i to o mocy 55 W. Pozwoli ona w pełni docenić możliwości szybkiego ładowania akumulatora, jakie znajdziemy w tym telefonie. W komplecie jest również silikonowy pokrowiec, który zniweluje efekt wystającej oprawki aparatu fotograficznego. Jest ona bardzo charakterystycznym elementem tego telefonu, ale niestety sprawia, że odłożony na płaską powierzchnię smartfon trochę się kiwa. Mimo to, oprawka ta pozostaje chyba najbardziej charakterystycznym detalem tego urządzenia, bo tak naprawdę stylizacja jest raczej spokojna i raczej sto, ale warto docenić atrakcyjny wygląd błękitnej wersji kolorystycznej. Jedyny, jaką mieliśmy okazję oglądać, która bardzo, bardzo atrakcyjnie mieni się zależnie od kąta, pod jakim pada światło na obudowę. Przekonałem się, że smartfon naprawdę dobrze leży w dłoni i absolutnie nie można mieć żadnych zastrzeżeń pod adresem ergonomii. Przyciski idealnie trafiają pod palce czytnik linii papilarnych. Także jasnym i to dosłownie. Punktem tego telefonu jest jego wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz i szkłem Gorilla Glass Victus. Ekran ma zagięte brzegi i przekodną 6,81 cala. No te zagięte brzegi nie każdemu przypadną do gustu, ale wysoka rozdzielczość to już jest coś, co chyba każdy z nas polubi, podobnie jak wysoką jasność. Co prawda, telefon oglądaliśmy w pomieszczeniu, więc wolałbym się tak kategorycznie na temat tej jasności nie wypowiadać, ale mogąc porównać smartfon Xiaomi z tym, którego ja używam, no to rzeczywiście... Ten ekran, myślę, że będzie robił robotem w słoneczne dni. Bardzo dobrze zapowiada się też aparat fotograficzny, ale tu znowu, w zasadzie mogłem go wypróbować tylko w jednych warunkach. Zdjęcia w pomieszczeniu przy różnym oświetleniu. No faktycznie, aparat pokazał pazur, ale myślę, że na jego temat to opowiem Wam dopiero we właściwej recenzji, kiedy już tego telefonu położywam nieco dłużej niż ostatnio. Przypomnę jedynie, że główna matryca tego aparatu ma rozdzielczość 108 megapikseli i współpracuje z obiektywem o całkiem niezłej przysłonie 1.85. Aparat szerokokodny z kolei ma 13 megapikseli i pole widzenia 123 stopni, czyli całkiem, całkiem przyzwoite. Natomiast trzeci dodatkowy aparat 5-megowy robi zdjęcia makro. Całkiem ciekawie zapowiadają się jeszcze możliwości filmowe. Mamy tu kilka dodatkowych efektów, chociażby płynne zoomowanie tła przy ujęciach portretowych, tudzież coś na kształt malowania światłem. Ach, no jeszcze jest tryb fotografii ciężycy. Trudno mi powiedzieć cokolwiek na temat akumulatora. Mogę jedynie zdradzić, że ma pojemność 4600 mAh. Tak jak powiedziałem, ładuje się przewodowo z mocą 55 W, bezprzewodowo z mocą 50 W, to bardzo istotne i ma też możliwość ładowania zwrotnego z mocą 10W, żeby udzielić energii innym urządzeniom. Xiaomi Mi 11 ma przekornie interfejs MIUI w wersji 12. Interfejs w zasadzie bez jakichś większych, poważniejszych modyfikacji, chociaż uporządkowano nieco zasób preinstalowanych aplikacji. Warto zauważyć, że wśród tych aplikacji nie ma takich typowych śmieci, a i sporą część z nich możemy sobie odinstalować. Kolejnym elementem tego smartfonu, który warto wyróżnić, są głośniki firmowane przez markę Harman Cardon. Głośniki są oczywiście dwa i grają całkiem donośnie. Czy czysto, hmm, no podczas prezentacji było trochę zbyt gwarnie, żeby rozwodzić się tutaj nad ich brzmieniem, ale dzwonka to na pewno nie przyoczycie. No i w grach myślę, że ten dźwięk też spokojnie da radę. Mi 11 ma jeszcze z takich ciekawostek nadajnik podczerwieni i pilota do sterowania naszymi domowymi urządzeniami. No a jeżeli chodzi o wydajność, no to cóż ja mogę powiedzieć po tych kilkudziesięciu minutach spędzonych z telefonem? No zapowiada się dobrze, bo mamy Snapdragona 888, do tego 8GB ram -u. I 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że z tej pamięci 128 GB pliki systemowe zajmują 19,6 GB. Niestety w trakcie tego naszego krótkiego spotkania z Mi11 polski oddział Xiaomi nie był nam jeszcze w stanie przekazać oficjalnych cen na polski rynek, zatem te poznamy dopiero w dniu polskiej premiery. Przypomnę tylko, że europejskie ceny to 749 i 799 euro, co przekłada się na jakieś 3360 albo 3580 zł. Więcej o tym telefonie opowiem Wam w pełnej recenzji, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam, ale na którą niestety jeszcze trochę musicie poczekać. Do zobaczenia. Cześć!